Tradycyjny bieg wilczym tropem tym razem nie odbył się w Końskich z uwagi na trudne warunki pogodowe. Mimo to obchody Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych były wyjątkowe. O godzinie 10 w auli szkoły podstawowej nr 1 rozpoczęła się część artystyczna tego święta. Młodzież przygotowała program w oparciu o zakazane listy, czyli o pisma, które żołnierze niezłomni kierowali do swoich rodzin. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władzy, doradca wojewody świętokrzyskiego Tomasz Staniek, burmistrz Krzysztof Obratański, wiceburmistrz Krzysztof Jasiński, wicestarosta konecki Andrzej Marek Lenart, czy członkini zarządu powiatu koneckiego Dorota Duda. Najważniejszymi gośćmi byli jednak członkowie Koneckiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z prezesem Andrzejem Kosmą na czele. Spotkanie otworzył i poprowadził dyrektor jedynki Jarosław Drzazga. Ważnym elementem święta było rozstrzygnięcie trzeciego gminnego konkursu historycznego Przywróćmy ich pamięć w hołdzie bohaterom. Szczegółowe wyniki i listę nagrodzonych znajdziecie Państwo poniżej materiału wideo w naszym portalu. Na zakończenie spotkania krótką przemowę wygłosił historyk pracujący w Instytucie Pamięci Narodowej dr Marek Jedynak. Przypomniały mi się jeszcze jedne słowa z Facebooka. Słowa, które zostały umieszczone w komentarzu pod relacją z poszukiwań wyklętych prowadzoną przez Wydział Poszukiwań Instytutu Pamięci Narodowej. Ktoś z użytkowników Facebooka napisał jedną rzecz. Komuniści zakopując, bo nie chowając, zakopując żołnierzy wyklętych, chcąc, żeby byli wyklętymi, żeby zapomniano o nich, nie wiedzieli, że wrzucają do ziemi ziarno. Ziarno, które wykiełkowało teraz po kilkudziesięciu latach. To wy jesteście tym plonem. Po Akademii w Szkole Podstawowej nr 1 obchody przeniosły się pod pamiątkową tablicę wmurowaną w budynek dawnego Urzędu Bezpieczeństwa przy ulicy 1 Maja w Końskich, która upamiętnia tych wszystkich, którzy cierpieli w czasach komunistycznych. Wartę w tym miejscu pamięci pełnili uczniowie z klasy mundurowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich. Tam delegacje samorządowe, szkolne, Związku Kombatantów czy fanklubu Widzew FC Końskie złożyły wieńce, a głos zabrali jeszcze przedstawiciele władzy. Doradca wojewody Tomasz Staniek, wiceburmistrz Krzysztof Jasiński i wicestarosta Andrzej Lenart. Chciałbym powiedzieć, że jestem głęboko wzruszony programem artystycznym, który zaprezentowała Państwa Konecka Młodzież. Programem opartym na listach i tak zwanych grypsach, które pisali żołnierze katowani w ubeckich sowieckich kaźniach. Myślę, że nie było nikogo na sali, kogo ten program by nie poruszył dogłębnie. To są ludzie niezłomni, których pamięć musimy kultywować. Pamięć, którą chciano wymazać przez 50 lat, kiedy to byliśmy pod okupacją sowiecką. To miejsce jest szczególnie ważne, bo tutaj bito, przesłuchiwano i mordowano kwiat akowskiej młodzieży z terenu powiatu i tych, którzy znaleźli się na terenie powiatu. I to miejsce szczególnie upamiętnione tą tablicą z tym mottem z Mickiewicza, z trzeciej części Dziadów, powinno stać się takim naszym mottem działania na co dzień. Chciałbym przypomnieć, że w dniu dzisiejszym obchodzimy trzeci raz na terenie miasta i gmin Narodowy Dzień poświęcony pamięci żołnierzy wyklętych, tych, którzy walczyli w imię Polski i Polaków, którzy walczyli w obronie nas wszystkich, zarówno tej stojącej przed nami młodzieży, ale również i nas nieco starszych.